Cześć, mam na imię Kinga, jestem stylistką rzęs i brwi i witam Cię na kanale Stylistka Warta Nobla. W dzisiejszym odcinku przeciwwskazania do stylizacji rzęs i tu być może Cię zaskoczę, długość albo zbyt długie rzęsy naturalne. Tak, to jest przeciwwskazanie do stylizacji rzęs, a w tym odcinku opowiem Ci, o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszam Cię do obejrzenia. Trichomegalia, bo taki termin przypisywany jest nienaturalnemu przerostowi rzęs. Dlaczego rzęsy rosną bardzo, bardzo długie? Wynika to najczęściej z genetyki danej osoby. Aczkolwiek niektóre leki też mogą wpływać na to, że te rzęsy robią się takie nienaturalnie długie i grube. To samo jeżeli chodzi o odżywki. Ze zbyt dużym stężeniem nieodpowiednich składników będą powodowały, że rzęsy będą przerośnięte. I teraz ktoś by powiedział, no co w tym złego, długa rzęsa, czarna rzęsa, fajne, wszystko super, można tam coś dołożyć, jeżeli są zbyt cienkie, można tam wrzucić objętość i tak dalej. Otóż nie. Chodzi o to, że naturalna rzęsa, taka dobrze rozwijająca się, ma swoją określoną długość i określoną wagę. I teraz, jeżeli obserwuję rzęsy moich klientek, które są bardzo krótkie, one najczęściej są nieco grubsze. Jeżeli obserwuję rzęsy klientek takiej normalnej długości, to te rzęsy są na przykład cieńsze, właśnie dłuższe. Albo jest jeszcze taka sytuacja, że rzęs jest bardzo dużo i one są troszeczkę cieńsze, albo jest ich bardzo mało i są troszeczkę grubsze. I to jest właśnie, tak jak mówię, fantastyczna część natury, która doskonale wie, jaka grubość rzęsy czy długość rzęsy powinna być u danej osoby, skoro ma powiedzmy gęstsze lub mniej gęste rzęsy. I co jeżeli właśnie jest taki przerost tych rzęs naturalnych? Otóż po prostu mają one zbyt dużą wagę. Jeżeli tworzę stylizację rzęs i widzę, że dana rzęsa jest bardzo gruba, no to nie zastosuję tam objętości 5D, bo to dodatkowo dociąży mi tą rzęsę i nie będzie to dobre dla oka. A to zaraz opowiem dlaczego. Natomiast tworząc stylizację musisz wziąć pod uwagę to, jaka jest pojedyncza rzęsa klientki, jak to wygląda, czy ona jest właśnie gruba, czy jest cienka, czy jest długa, czy krótka. Wtedy dostosujesz odpowiednio objętość, długość rzęsy syntetycznej i tak samo dostosujesz całą stylizację, tak? Czy to będzie stylizacja objętościowa, czy też 1:1. Bo 1:1 możesz wykonać na 0,10, możesz wykonać na 15, a są i takie dziewczyny, które robią na 20. Więc kwestia tego po prostu, że musisz dobrać odpowiednią grubość rzęsy syntetycznej do rzęsy naturalnej. A co jeżeli mamy do czynienia z trichomegalią? No nic innego jak to, że kiedy trafi Ci się taka klientka, to po prostu z przykrością musisz odmówić jej na tą chwilę zabiegu stylizacji rzęs i skierować ją do lekarza. Lekarza, który powie, co w takim wypadku należy zrobić. Najczęściej, jeżeli mamy do czynienia właśnie z przerostem rzęs, zaleca się ich obcięcie. I teraz, jeżeli masz taką obciętą rzęsę, to czy możesz stworzyć na niej stylizację? O ile lekarz nie będzie miał żadnych przeciwwskazań, to jak najbardziej. Po prostu tu już bym poszła w taką bardziej estetyczną kwestię, żeby zrobić fajną, delikatną stylizację, taką, która nie będzie na pewno jakoś mega objętościowa, natomiast jakieś 2:1, 1:1 albo mieszanka tych dwóch spowoduje, że te rzęsy klientki będą wyglądały ładnie, że będą wyglądały zdrowo, nie będą takimi obciętymi kikutkami, a też daje to poczucie takiej pewności siebie i dużej estetyki. Natomiast miałam powiedzieć, dlaczego nie wolno przyczepiać rzęsy syntetycznej do rzęs w momencie, kiedy one są właśnie takie przerośnięte. Wspomniałam już o wadze rzęsy, która jest bardzo istotna. I co jeżeli stworzysz na takich rzęsach stylizację? No nic innego jak jakby zaburzysz pracę dźwigacza powieki, mięśnia, który jest odpowiedzialny za to, że powieka opada bądź nie opada. Jeżeli ten dźwigacz będzie cały czas przeciążony, bo nie dość, że ma do czynienia z tym, że musiał borykać się już i tak z długimi i grubymi rzęsami, co powoduje już jego obciążenie, to jeżeli do tego dołożysz kolejną wagę, no to on będzie miał duży problem i możesz spowodować u klientki po prostu osłabienie tego mięśnia, a co za tym idzie? Opadanie powieki, a my stylistki jakby mamy tą powiekę korygować i zakrywać opadanie powieki, a nie powodować, żeby ona bardziej opadała. I to już nie jest fajny jakby skutek uboczny noszenia stylizacji rzęs w przypadku właśnie przerostu rzęs naturalnych. Jeżeli, jak już wspomniałam, trafi Ci się taka klientka, odeślij ją do lekarza,
Zobacz, jakie dostała zalecenia. Tak jak wspomniałam, przeczytałam pewną publikację, w której było napisane, że większość lekarzy zaleca podcięcie takich rzęs, bo mogą one powodować naprawdę, poza tym, że w ogóle są ciężkie, różne inne takie nieprzyjemne dolegliwości, jak na przykład te rzęsy mogą się podwijać, mogą drażnić gałkę oczną, mogą powodować właśnie suchość powieki, mogą powodować właśnie suchość oka, czyli też takie no nieprzyjemne doznania w obrębie gałki ocznej, które no niekoniecznie sprzyjają w ogóle noszeniu rzęs. Jeżeli trafi ci się klientka z mega długimi rzęsami, to i chce stylizację rzęs, oczywiście mówimy o przedłużaniu i zagęszczaniu, to skieruj ją proszę do lekarza, niech on oceni to i wtedy ustal z nią po konsultacji lekarskiej, jak ma wyglądać wasza stylizacja rzęs. I naprawdę, edukacja klientek jest ważna i czasami stań na straży bezpieczeństwa twojej klientki. Odmów jej tej stylizacji. Trudno. Dzisiaj nie zarobisz, za to ta klientka być może będzie ci wdzięczna i stanie się twoją stałą klientką, która będzie do ciebie przychodzić za każdym razem, kiedy będzie musiała podciąć swoje rzęsy naturalne po to, żebyś ty uratowała jej spojrzenie. Bo zrobić raz to nie sztuka, zrobić komuś krzywdę tym bardziej, a stylizacja rzęs wymaga od nas stylistek, ode mnie, od ciebie, tego, żebyśmy pilnowały tego, że poza tym, że nasza praca ma dawać stricte piękno dla oczu, ma też być dla nich zdrowa i to jest kluczowe, bo jeżeli będzie zdrowa, jeżeli będziesz dbała o oko swojej klientki, o jej rzęsy, to ona ci się odwdzięczy tym, że będzie do ciebie zaglądać i jej rzęsy odwdzięczą się tym, że jak zdejmie stylizację, to oczywiście to każdy jest w szoku, bo to jest naprawdę kompletnie inaczej wygląda oko i już nawet czasami niektóre klientki nie pamiętają, jak wyglądały ich oczy wcześniej. Natomiast jak zdejmie tą stylizację i po takich 2,5 tygodnia, kiedy te rzęsy sobie spokojnie podrosną, kiedy one będą odświeżone już po noszeniu stylizacji, wymaluje je tuszem, to też ci się odwdzięczy za to i dostaniesz fajną wiadomość. Wiesz co, moje rzęsy wyglądają jednak spoko i nie żałuję, że je zakładałam. Zajrzę do ciebie przy kolejnej okazji, także to też jest miłe. Pamiętaj, klientka z bardzo długimi rzęsami to jest klientka, która jest na liście przeciwwskazań do stylizacji rzęs. Trichomegalia tam się wpisuje i myślę, że powinnaś pamiętać o tym, żeby nie tworzyć stylizacji na przerośniętych rzęsach naturalnych. Bardzo ci dziękuję za obejrzenie tego odcinka i mam nadzieję, że wyciągnęłaś z niego jak najwięcej. Wiesz już teraz, że bardzo długie rzęsy są przeciwwskazaniem do stylizacji rzęs i mam nadzieję, że ta wiedza ci się przyda. A taki smaczek na koniec. Uwaga, jaskra nie jest przeciwwskazaniem do stylizacji rzęs. Słuchajcie, jest taka sytuacja, że na jednym z pierwszych szkoleń w zasadzie miałam podany, nawet przyjrzałam jeszcze raz ten skrypt, i tam jest wypisane jaskra jako jedno z głównych przeciwwskazań do stylizacji rzęs. Otóż okazało się, że o ile klientka nie jest bezpośrednio po zabiegu wykonywanym właśnie związanym z jaskrą lub przed nim, aplikację stylizacji można wykonać. Także jeżeli masz w swoich zasobach klientek osobę, która nie może zrobić sobie stylizacji rzęs, a przychodziła na jakąś inną usługę, możesz jej już ją teraz zaproponować. Także tak. Wszystko się zmienia, ewoluuje. Kolejne publikacje, kolejne współpracy stylistek z lekarzami okulistami dają naprawdę cudowne informacje. Także jeżeli tego nie robisz, to daj subskrypcję temu kanałowi, lajka, komentarz, jeżeli z czymś się nie zgadzasz lub masz inne podejście do przeciwwskazań lub masz inne podejście do przedłużania rzęs gigantycznych, to daj znać mi. Chętnie się odniosę do tego. A tymczasem bardzo ci dziękuję i życzę miłego dnia.